Witaj. W prezentacji multimedialnej dowiedziałeś się, jakich pomiarów możesz dokonywać za pomocą miernika uniwersalnego. W elektrotechnice samochodowej stosuje się również inne mierniki. Za chwilę je poznasz. Na ekranie możesz zobaczyć mulimetr cęgowy. Różni się od miernika tradycyjnego możliwością pomiaru natężenia prądu zmiennego bez potrzeby przerywania obwodu. Miernik cęgowy umożliwia również pomiar napięcia AC łamane na DC, prądu AC łamane na DC, rezystancji, częstotliwości. Dzięki niemu można dokonać testowania diod. Cęgi służą do umieszczania w ich wnętrzu badanego przewodu. Służy do pomiaru prądu przemiennego płynącego w pojedynczym przewodzie. Działa na zasadzie przekładnika prądowego, wykorzystując prawo Ampera. Aby wymienić uszkodzone elementy, niezbędne są narzędzia i przyrządy służące do demontażu i napraw elementów układów elektrycznych instalacji samochodowej. Za chwilę je poznasz. Pierwszym narzędziem jest prosty próbnik złożony z żarówki 5-watowej i dwóch izolowanych przewodów, z których jeden zakończony jest krokodylkiem, drugi tak zwaną końcówką probierczą. Wykorzystuje się go do określania, czy w obwodzie przepływa prąd. Do demontażu elementów wchodzących w skład instalacji niezbędne są niewielkie wkrętaki, płaskie i krzyżakowe. Najczęściej występują one w zestawach, niejednokrotnie są zapakowane w walizkę z tworzywa sztucznego, co ułatwia ich transport. Rękojeści wkrętaków powinny być izolowane. Podczas demontażu należy dobrać odpowiedni kształt i rozmiar końcówki wkrętaka, dzięki czemu zminimalizujemy ryzyko uszkodzenia demontowanych elementów. Kolejnym narzędziem są szczypce do ściągania izolacji z przewodów. Umożliwiają automatyczne ściągnięcie izolacji z przewodu. Niektóre modele są również wyposażone w mechanizmy do ustawienia długości zdejmowanej izolacji, mechanizmu do przecinania przewodu. Przydatne są również szczypce do zaciskania końcówek konektorowych na przewodach. Szczypce takie ułatwiają osadzenie nowo montowanych końcówek na przewodach. Siła zacisku powstająca między szczękami przyrządu oddziałuje na odpowiednie elementy końcówek, powodując ich zaciśnięcie. W ten sposób otrzymuje się trwałe połączenie końcówki z przewodem. Lutownica to narzędzie służące do lutowania, czyli wytwarzania połączenia, w którym materiałem wiążącym łączone elementy jest dodatkowy materiał zwany lutem. Składa się ona z kolby służącej jako uchwyt oraz grota, czyli części mającej bezpośredni styk ze spoiwem, lutem. Taśma izolacyjna to rodzaj taśmy klejącej służącej do izolowania przewodów elektrycznych i innych obiektów przewodzących prąd elektryczny. Wykonana zwykle z PCV, dzięki czemu jest elastyczna i posiada dobre własności izolacyjne. Rurki termokurczliwe wykonywane są z polietylenu i po podgrzaniu do temperatury 120-200 stopni Celsjusza zmniejszają swoją średnicę nawet o połowę. Po obkurczeniu ściśle przylegają do podłoża, przyjmując jego kształt. Opaska zaciskowa z mechanizmem zapadkowym to elastyczna obejma z tworzywa sztucznego z mechanizmem zębatkowo-zapadkowym. Stosowana jest głównie do spinania kabli elektrycznych w wiązki lub do mocowania przewodów do innych elementów. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Przejdź teraz do kolejnych elementów kursu znajdujących się na platformie.